Cześć wszystkim, witam ponownie w Goticzku, Kroniki Mertany. Ostatnio zakończyliśmy tu Volkera, jak dobrze pamiętam. Trochę minęło od tego, jak ostatnio raz grałem. Po co ja tu przylazłem? A, żeby zbadać tu krew, dobra. Co jest rozpryskana. I z Bernardem miałem chyba pogadać, tak? Co tu robisz? Pracuję, chłopcy. Jestem ogrodniczy, ogrodnik chyba. Wygląda? Nie wydajesz się zbyt przejęty faktem, że twój pan prawie zginął. Zamach zamachem. Ale ta ściana sama się nie wyczyści. Wiesz coś o zamachowcu? Narwaniec. Trochę podobny do ciebie. Od tygodni widziałem go, agitującego razem z innymi pod domem mojego pana. Krzyczał, że trafi na bruk i że to wina Volkera. A to z ten... Cóż, tak się dzieje, jak się a to niby nie ten. Jakim cudem udało mu się wejść na teren posesji, omijając przy tym wartowników? Obi bochów jak już. Pewnie jak zwykle urżnęli się winem w kuchni i zostawili ogród bez ochrony. Szkoda tylko, że później sprzątanie jest na mojej głowie. Byli też inni? Cała masa. Głównie ludzie z portu i obrzeże miasta. O swoje problemy obwiniają bogatych obywateli. Jestem przekonany, że to pod ich naciskiem gówniarz pociągnął za spust. Wiesz może, czy Volker ma jakichś wrogów w tym mieście? Wrogów ma pełno, ale nie dziwi mnie to. Wielu chciałoby położyć łapska na jego olbrzymim majątku. A przyjaciół? Z tym jest gorzej. No i bardziej nazwałbym ich partnerami do interesów niż przyjaciółmi. Mój pan bardzo ostrożnie dobiera sobie znajomych. Zwykle woli towarzystwo ksiąg i Alfreda niż kogokolwiek. To był ten księgowy, Alfred. Kim jest Alfred? Tak? To zaufany doradca Volkera. Księgowy. Pracuje z nim, odkąd ten wprowadził się do dworku. A było to jeszcze. On to chyba coś tam było, że jego dziadek, jego pradziadek nie dorobił. Ale widać mój coś pan takiego. Bardzo ceni sobie jego rady. Co to za krew na ścianie? Nie mam pojęcia, chłopcze. Moim zmartwieniem jest pozbycie się jej ze ściany, a nie szukanie jej właściciela. Paskudnie śmierdzi, ale na szczęście jest jeszcze świeża. Przynajmniej sprzątanie nie zajmie mi tak dużo czasu. Dzięki za rozmowę, ale muszę już iść. Na razie, mały. Biały dzień. Czyli musimy zabrać do menzurki krew, okej. Okay. O? Widzę, że już zdążyłaś sobie pobrudzić ręce krwią. Kilka podobnych malunków z krwi pojawiło się też w starym mieście. Daj mi fiolkę. Sprawdzę, czy to ta sama krew. Może pomoże nam to ustalić jakieś fakty na temat zamachu. Jasne, trzymaj. Gdy tylko będziesz coś wiedziała, to daj mi znać. Spokojnie, chłopcze. Nie tylko tobie zależy na rozwiązaniu tego problemu. Sama trochę się obracam przy Volkerze i wolałabym, żeby następny bełt nie trafił prosto w moje serce. Mhm. Czyli teraz mamy tak. Te trzy misje nie ma szans. W biały dzień. Zebraną krwią przejęła Ivy, która sama się zajmie tym tropem, co wymienia. Okej, okay, czyli tutaj nic nie ma. Trop więźnia. A, czyli mamy... Żarliwe słońce, czyli to w porcie. Że Ars nam tak powiedział. Okej. Okay. Ulotek. A żeby znaleźć trop, że rozejrzał się za nimi w zatłoczonych miejscach. Okej. Okay. Powinienem porozmawiać z Bradlockiem, ochroniarzem Volkera. Okej, okay, czyli Bradlocka szukam. On chyba tutaj zawsze stoi, nie? Cześć. Podobno w czasie zamachu byłeś na terenie dworu. Co możesz mi powiedzieć o tamtym wydarzeniu? Dlaczego myślisz, że chciałbym z tobą o tym gadać? Twój szef powiedział, że odpowiesz na moje pytania. Poza tym jestem tu, żeby pomóc. Byłem tam, gdzie zawsze. Przy Volkerze. Najwyraźniej nie byłeś zbyt blisko niego. Niewiele brakowało, a twój szef by zginął. Nie kpij ze mnie, gnojku. Nie odstępowałem go na krok. A jednak jakimś cudem zamach się wydarzył. Ten, kto zaatakował mojego szefa, nie był byle obwiesiem ze slumsów. Większość ludzi myśli inaczej. Obwieś. Większość ludzi to idioci. Widziałem, jak się poruszał. Gość wyraźnie przyszedł tu w jednym celu. Gdyby ten smarkacz nie znalazł się na linii strzału, parę dni temu odebrałby swoją ostatnią wypłatę. Opowiedz mi o tym chłopaku. Nazywał się Norman.
Wyrostek był mniej więcej w twoim wieku. Norman? Niedawno się tu przybłąkał. Nie wiem, kim to był. Przybłąkał? Norman. Jeden nie z naszych wiem. Zaoferował mu pracę u Volkera, a że ten spełniał wymogi, szef zgodził się wziąć go na okres próbny. Nie było jednak z niego dużego pożytku. Próbowałem nauczyć go walczyć, ale gówniarz tylko zmarnował mój czas. Przynajmniej nieźle spisywał się jako nosiwoda. I żywa tarcza. Nie da się ukryć. Macie przy sobie grot? A po cholerę ci grot. Może powie nam więcej o broni, z jakiej strzelał zamachowiec. Pewnie już dawno strażnicy się go pozbyli. A jeśli nie, to znajdziesz go na cmentarzu, 2 metry pod ziemią, w ciele tego smarkacza. Powiedziałem ci już wszystko, co wiem. Teraz zostaw mnie w spokoju. Okej, okay, tropem grotu. Natomiast to trafiony, ale Bradrock nie ma pojęcia, co się z nim stało. W ciele chłopaka. Może powinienem odwiedzić cmentarz. Tylko... Okej, okay, czyli mamy tak. Port, żarliwe słońce, cmentarz, a trzecie to nie wiem. Ale dzisiaj spróbujemy sobie zrobić achievementy. Jako, że mam już chyba wystarczającą ilość, żeby u Mirona wymienić te bryłki, stare monety. I on nam da różne rzeczy. Odblokuje mu niego sklep. Wyglądały jak nowe. Znalazłeś już więcej monet, nie trzymaj, mogą ci. Także jeszcze pod. Odbierzemy te wszystkie. Będą wyglądały jak nowe. Monety. Gdyby nie ci parszywi bandyci i inne. Za każdym razem mówić co innego. Sam bym wyruszył na ich poszukiwania. Dzięki za twoją nieocenioną pomoc. Doskonale, teraz naprawdę masz oko do antyków. Zazwyczaj tego nie robię, ale sporo moich eksponatów tylko zajmuje mi miejsce w skrzyniach. Skoro tak dobrze nam się współpracuje, to możemy od czasu do czasu pohandlować swoimi. No i odblokuje nam to handel z nim. Doskonale, gdyby nie ci par... Doskonale. Chciałbym jakoś ci się dodatkowo odwdzięczyć za twoją pomoc z tymi monetami. Jakiś czas temu wszedłem w posiadanie tego dziwnego miecza. Kowal powiedział, że niezbyt nadaje się do walki. Obywatele uważają go za odrażający i nie chcą go tu widzieć. Może. Ale wiemy, co zrobimy, więc jakieś luz. Zastosowanie? Doskonale. I to jest chyba tyle, no odniosę mu wszystkie, jakie się dało. I teraz pohandlujmy z nim. Jakie on ma itemy? Postury. 7-7, no mam lepszy, bo mam HP. Obrona przed wszystkim 8, fajne. Skraca kombinację. Kusza. 4-4 mam. Pięściarze mam. To raczej nie. Oto zajebiste, 15 pod czary. Też fajne. Tu raczej nas nic nie interesuje. To weźmiemy na pewno do czytania. To raczej też nie, perła. Okej, okay, no, czyli tyle. Przeczytajmy to. I mamy ten stary miecz. Wygląda trochę jak klucz. I powiem tak. Jako, że sprawdziłem sobie, jakie są achievementy. Jak ktoś chce sobie to przeczytać, to zrobię to tak, żeby sobie zastopuję. To może przeczytać, nie? I będę mówił, patrzyłem, jakie są achievementy. I jako, że nie byłem w tej lokacji, gdzie się otwierało to, bo o tym nie wiedziałem, a sprawdzam sobie, jakie są achievementy i tak dalej. Jeszcze raz powtórzę. To spróbujemy to znaleźć, jako że wiem, że to jest na pewno na bagnach. Tyle wiem. O, 2 siły nam dało. Bardzo fajne. Bardzo dobrze. Także widzimy się na bagnach. Ja tam na prędkości pobiegnę. A zapomniałem, że mogę kupić u tego Lenarta. Lenarta, tak. Te mikstury, więc je kupimy. Kamiennej skóry, pewnie. I tak nie mam co z tym goldem robić. Premia do siły jeszcze jest, o kurde, nie widziałem tego. No dobra, no czyli łykamy kolejne poty. Tylko chwila pierw te mieszki kliknę. Dobra, gdzie są te potki? Żeby nie było, że na cheatach wale, nie? Same 80 i 18. 80 i... no tak, dało. Dobra. No to teraz widzimy się, jak będę pod... obok bagien, no. No dobra, no niby będziemy już obok bagien, powiedzmy niedaleko. Ja się orientuję mniej więcej,
gdzie to trzeba iść, także się tam udamy. Znaczy, orientuję się, nie że wiem, jak coś. Spora różnica. O kurde, co ja tu nie wybiję mobów? One się zrespiły, o co chodzi? Dawno się z nimi nie biłem, bo zrobiłem sobie, no nie powiedzmy, znaczy dla was to nie będzie żadnej przerwy, bo i tak codziennie robię. Codziennie macie te filmy z Gothica. Także no, taki jestem. Tomaszek. Nie chcę, żeby mi hita do jebany. Dobra, śpi. To było gdzieś tutaj? Jakoś tak mi się kojarzy. What? Co, kurwa? Racius. Mikstura swobodnego spadania. Strona dziennika Racius. Co to za chłop? Strona dziennika Raciusa. Odpowiednio formuła zaklęcia, które pozwoli mi latać. Jeżeli wszystko pójdzie, to już jutro przeprowadzę pewne testy. Czas mojego sukcesu nadchodzi. No ta, nadchodzi. Nieźle. Tego nie pamiętam absolutnie. No i wiem, że to jest gdzieś po bokach tutaj, taka świątynia. Że tu gdzieś chyba z prawej. No dobra, no to coś śmignijmy tam. Czy to jest tutaj? Tak, to jest tutaj, dobra. Nigdy tutaj nie byłem. Kurwa, muszę dodżować. Inaczej będzie lipa. O, szlak by cię trafił, ty gnoju. Gorzej, że muszę wejść z nim na melee range, żeby on już we mnie nie strzelał. Jego tylko 20 bije? No właśnie. Dobra, wyleczmy się. No dobra, chodźcie tu, gnojki małe. Bagienny golem? Co jest? A, pamiętam, on musi mieć kas, że mnie atakuje. Kurde. Dobra, leży. On musi mieć tę animację, że już mnie uderza, to wtedy mogę go walnąć, bo inaczej będzie spieprzał. Głupie, ale no tak jest. Czy może jest jakaś lepsza metoda na nich? Pewnie jest. Jakiś wyjadacz. Osoby, które grały w to dużo dłużej, więcej niż ja. Nie uważam, że grał dużo w tego Gothica. Dobra, pozbierajmy. Skrzyneczka jakaś. Pewnie. Skrzyneczka trochę golda daje, nie powiem, że nie. Wyleczmy się delikatnie. Rzućmy światło, bo trochę tu jest ciemno, albo mi się w oczach pierdoli. No to chodźcie. Zlatający George, okej. A, dwa. No serio? Tak napierdzielasz? No. Dobrze go położyłem od razu. Ufer jakiś, o proszę. Ten był jeden, a gdzie drugi? Tu. Dobra, wyleczmy się. Może on tu przyjdzie, tego nakopię. Nie idzie. O, jest to! Jest to, co szukamy. Dobra, ten kufer. Lewo, lewo, lewo. 7 razy lewo, jak coś. Otwieranie zamków. What? Ale zajebiste. Nie wiedziałem, że takie coś istnieje. Czyli krąg magii będziemy musieli zrobić, żeby każda skrzynia nie była dla nas problemem, powiedzmy. Nieźle. No to chodź. Kurde, uderzył mnie. No jest trochę, wypadłem z wprawy w atakowaniu. Jak sami widzicie. Trochę gorzej mi to idzie, no ale jest jak jest. Tu ktoś miałszy. Chodź. Kurde, strzelający dziad. Dobra, idę na niego po prostu. Chodź tu. No co jest? Jakiś... Nie mogę mu uderzyć, co jest ze mną? O, jakiś ziomuś, witam. Stara moneta, gejzer, 9 golda.
Może jakiś ziomuś tutaj był? Ciekawe. O kurde, to jest what? To jest runa? O kurtaki. O kurczaki. Nieźle. Kusi mnie w tą manę teraz, w te... tą manę iść teraz. Te kręgi magii. Też leczenie miałbym wyżej. Chociaż damy, żeby już mam spore, coś mi tak wydaje. Ale jazda. A może i tak zrobimy taką hybrydę. Chociaż ja czarów pewnie nie będę używał. No bo no bez jaj. Jakichś przywoływań. Bryła lodu. What? Co ty pierdolisz? Bryła lodu? Runa lodu? Nie gadaj. Mamy telekinezę? Mam 5. Chodź. Co to jest? Bryła lodu. Mam 2. Mam 3. To był zwój. Ale dobra no. Ryzyk fizyk był grany, tak? Ognisty korzeń, leczenie lekkich ran. Dobra, no tutaj chyba, że więcej nie ma, no nic mi jakby nie łapie. Także no mamy, chwila, muszę tu wskoczyć, halo. Dobra, no to wejdźmy tam. Jest achievement, no nigdy mnie tu nie było, więc 5k expa, bardzo dużo. Wiedza magiczna, krąg czwarty, tom piąty. Co za ziomki? Nie znam ich. O kurwica, pełzacz królewski? No i wyjebie się na plecy. Czy mam nadzieję, że ucieknę stąd, żeby się wyleczyć. Dobra, udało się uciec. Już mnie nie goni chyba, nie? Dobra, tam sobie łazi. Dobra, wyleczmy się. No chyba kpisz. Chyba kpisz, że mnie namierzyłeś tu. On mnie namierzył, rozumiecie? Że on sam mnie namierzył? Tak o? Jebaniec! Żuwaczki pełzacza. Dobra, muszę się wracać do maksa. O, zdrowa dieta plus 5. No to wracamy tam do środka. Tylko światło bym chciał jeszcze kiknąć. Światło 10 many. Znowu mi się pobugowało. Jak ja tego czasami nie lubię. Klikam, żeby mi po prostu biegł. Klikam z W. On się coś buguje i zacznie odpierdlać jakieś głupoty. No dawaj, co tu jest? Boże, jak ja walczę, kłamaga. Dobra, no pobiłem, nie wywaliłem się chociaż. Musimy się wyleczyć. No dobra, co my tu mamy? Ulala, ale to wygląda. Fajne. Aha. Ja chyba wiem, co będzie grane. Sejmitar Abu Dhabi. Abu Duba. Jeszcze tu coś jest? Ciemny grzyb. Święty. Lodowa strzała. Ja tu kurwa penetruję wszystko. Mogę tam wejść? Nie mogę. Myślałem, że one się zrespią, czy się pojawią, czy coś. Nie musi być kluczem. Kamienne odgłosy. Ciekawe. No dobra, no to pływamy, no tu wam to skrócę, zanim ja to podniosę z tego, to tu minie kurde z 10 minut. Dobra, dam wam 20 sekund mojego pływania. Wow, podniosłem coś w miarę szybko, niemożliwe. Ale to bo byłam pod prawem, nie? Tylko i wyłącznie dlatego. Inaczej bym tego nie podniósł tak szybko, nigdy w życiu.
No zbieramy wszystko, no inaczej, no tego bym normalnie nie podniósł. Znaczy bym podniósł, jakbym miał miksturę, że mogę oddychać pod wodą. Wiem, że coś takiego jest, ale gdzie takie coś zrobić i tak dalej. Nie wiem, czy mam tą miksturę. I na pewno nie o tej godzinie. Srebrny talerz, dobra, poddajemy się, tyle. Koniec łowienia. Ciemnica jest fest. Mam do oddychania? Nie mam, nie widzę przynajmniej. Dobra, czy to są runy? Runy. Leczenie się. A czyli to były runy? O proszę. Już mamy... Dwa? No trochę już mamy tych run. Ale ten gejzer to mnie zaskoczył fest. Też no będzie ciemno, ale nic na to nie poradzę. Nie będę cheatami. Bo gram bez cheatów. To nie będę używał żadnych cheatów, żeby czas minął. Zresztą jest ciemno w chuj. Dobra, idę. Muszę się skupić, bo ich tu kur... Ja słyszę, że tu jest ich dużo. Kurwa, nie dam rady. Dobra, zobaczmy ten sejmitar. Gdzie on jest? Jednoręka klasycznie, podzręczność klasycznie. Czyli kolejny podzręczność klasycznie. Jak zwykle wszystko podzręczność. To runda numer 2. Czyli plan jest taki. Zabijam jednego i uciekam. Kurwa. No nie zabiję chyba ani jednego, prawda? Kurde no! Dobra, światło. Nie wiem, wydawało mi się, że jestem naprawdę silny, ale jak jakieś królewskie gnoje biją. Trochę jestem zawiedziony. Dobra, stanę sobie w rogu. No i co? Ładnie. No podnieś to. Ilu was tu jest? Jeden, dwa. Okej, jeszcze dwa. Kurwa, no nie dam rady, jak są dwa obok, bo widzicie co się dzieje, one mnie grzmot... Trzy, przepraszam. Jak mnie opierdalają, zobaczcie. No poważnie, kura? Zajebiście się w nocy walczy. Dobra, pokonaliśmy go. Próbuję się tu wyleczyć, ale... Kurde, no leczyłem się, jakiś śmieć mnie tu miałczy. Do wody, gnoju. Nie wracaj tu. Do wody. Nie moja wina, że tu nic nie widać. Jest 22.52. W grze, of course. Dobra, rzućmy światło. Jest tu ktoś? Jest. Nie wiem, czy on jest jeden, czy będzie ich zaraz 20. Leży. Kurwa, te... Co to jest? Złoże magicznej rudy. Była rudy. O, skrzynka? O proszę. Pochodnia. Nie wiedziałem, że tu takie coś w ogóle istnieje. Beka. No zobaczmy, co tutaj w skrzynce będzie. Lewo, lewo, prawo. Prawo, prawo, prawo. Lewo, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, aha, cztery w prawo. Jedno w lewo, raz, dwa, trzy, cztery w prawo, lewo, lewo. Jedno w lewo, cztery w prawo, dwa w lewo. Obrana przed wszystkim, stara moneta. Ciekawe. To tyle? Koniec? Coś tu jeszcze jest. Chyba tyle. Nie widzę tutaj jeszcze niczego innego więcej. Kusi mnie w te golemy uderzyć. Uderzę w nie.
Aha, nic nie idzie. O! Myślałem, że mi gotyka wykrzeczyło, bym tak ścięło. Tu chyba może coś jest, że można kliknąć czy coś. No nie wiem, ja nie wiem. Coś zrobiłem, co się dało, to zrobiłem, tak mi się wydaje. O kurwa. No nie no, to jest katastrofa grać w nocy w gotyka. Dobra, widzimy się jak zrobię będzie rano. Chyba po lewej jest przystań, nie? A nie, jeszcze achievement chyba zróbmy, nie? Jeżeli to jest najbardziej wysunięty miejsce na tym gotiku. Wydaje mi się, że to achievement jeszcze odblokowuje. Tak? Czy nie? Czy to nie tutaj? Zaraz znajdę w każdym razie. Zobaczmy u tego kupca. Czy mogę kupić jakąś potę? Do many, do zręczności. Kupię tą i tą. Obie kupię. No, kupię. Nie wiem, czy dobrze robię, nie wiem, czy... No nie wiem. Każdy tam gra, powiedzmy, po swojemu. Może to jest dobre, może złe. Nie wiem. O! Czy ja mam normalną mapę? Jest tam mapa Mortisa. Mortisa? Czyli możemy się nauczyć krąg czwarty. A tu nie mamy krąg trzeci, tom pierwszy. Może gdzieś sklep jest. Dobra, nieistotne. Co chciałem? Mapę. O, jest mapa Mortisa. Gdzie jestem ja? A nie wiem, czy tutaj siebie widać. A jestem tutaj. O, w mordę. Dobra. Musimy dopłynąć tam na tą wyspę. Także ja i tak chcę zrobić sobie ten achievement. Więc widzimy się, jak tam dopłynę. A to trochę będzie pływania na pewno. Także dla was to będzie parę sekund. A tym mniej. A mnie pewnie z parę minut. O, może to jest tutaj. No, może to będzie tutaj. Coś tu. A kurde, co? Ognisko? Gdzie my jesteśmy? A, to jest tutaj. No dobra, to tutaj powinno być ten achievement. Coś tu jest. Ciemny grzyb. Ziomki dwa, witam. Siema. No witam. O, kolejny poziom, nice. A, bo pięć koła tam dostaliśmy, dlatego. Okay. Korzeń. Korzeń. Tutaj coś też jest, ziele. Da się tu wejść. Jeżeli się nie będzie da... O, tu pierdo. O, co... O. O kurde. Do teleportacji. Dobra, ciul z tamtym. Więc, dobra, weźmy tu. Złoże magicznej rudy. Ufer. Lewo, 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 prawo, prawo, lewo, 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 prawo, lewo. Lewo? Wow, długa kombinacja. No coś tu mnie w konia chyba coś zrobili. No tu miałem niby dopłynąć i mi się ten achievement miał zrobić. Na pewno jestem tutaj. No tak. Chwila. Po dotarciu na wyspę należy wejść do jaskini, a po wyjściu z niej porozmawiać z rozbitkiem, który zagada do nas, jeżeli będzie w odpowiedniej odległości. Podczas tej rozmowy otrzymamy osiągnięcie. What? Jaki kurwa rozbitek? Gdzie tu jest jakiś rozbitek? Gdzie ten... O, jest rozbitek! Witam. Co ty do cholery robisz na mojej wyspie? Próbujesz mnie okraść, czy może napaść? Nie, pana czytna ta. No cóż. Ojebałem cię już. Ej, słuchaj, musisz mi jakoś w przeciwnym... Nic ci nie dam. Przykro mi, ale... No dobra, no nie chciałem cię lać, ale achievementa dostaliśmy. Co on tam miał? Mięso owcy. Nice. Chyba tyle, jeżeli chodzi o achievementy. Także teraz myślę, że wrócimy do portu? Ile trwa? Ale to następnym razem myślę, że staniemy tam obok wejścia do tego... Do czego, kurwa?
żarliwego słońca. Ja domyślam się, gdzie to jest. To jest w porcie, tam chyba po prawej. Także... jeżeli wam się podobało, to wiecie, co zrobić. No i co? Widzimy się następnym razem, na to wychodzi. No dobra, niby jesteśmy już w mieście, no i tutaj rozpoczniemy następne, bo to chyba było gdzieś tutaj po prawej, jak dobrze kojarzę. O, tutaj. To żarliwe słońce. Tak? Dobrze pamiętam. O, jest, widzicie? Także... widzimy się następnym razem. Bye, ju, ja, ju.